ratowaniem życia i zdrowia. Nie przedłużając, bardzo proszę o przygaszenie świateł i przedstawienie pierwszej sylwetki naszego bohatera. Wyróżnienie prezydenta miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie sportu. Arkadiusz Kula. Pan Arek urodził się w Sosnowcu w roku 1990. Podczas pierwszego kontaktu z wodą nikt nie spodziewał się, że w przyszłości będzie to zawodnik zajmujący najwyższe lokaty w mistrzostwach Polski, Europy i świata. Kwestia zdrowotna, jak większość dzieci zaczynają ze spływaniem, jak jest skolioza. Ale nigdy się nie bałem, bo zawsze ją lubiłem. I dlatego chyba nikt mnie nie zmusza do tego przede wszystkim, nikt mnie nie targa, po prostu na was nie idź pływać. Zmuszać nie trzeba go do dziś, choć treningi wymagają wysokiego poziomu samodyscypliny. Jest minus 20 stopni, a on wychodzi opętany na trening, co jest dla mnie niemożliwe. Wszystko nie tylko po to, by pływać najszybciej. Olimpijskie ambicje ustąpiły miejsca chęci ratowania ludzkiego życia. Do tej pory trener pływania drugiej klasy, sternik motorowodny i żeglarz jachtowy został liderem drużyny Wopr Sosnowiec. Stwierdziłem, że to mi się bardziej podoba nawet niż samo pływanie, nie jest takie jakby monotonne. Jednak teraz należy szybko nadrobić niektóre zaległości, oczywiście pod profesjonalnym okiem. Jest zdolny i są rezerwy jeszcze, wiadomo, że trzeba włożyć dużo pracy. Arek nigdy tak naprawdę nie trenował tak profesjonalnie w wieku młodym. Ale to nie przeszkodziło mu w zdobywaniu kolejnych sukcesów. Dziś na koncie ma m.in. czterokrotne zimowe mistrzostwo Śląska w ratownictwie wodnym, złote i srebrne medale mistrzostw Polski oraz piąte miejsce na mistrzostwach świata w Adelaide. Zwycięstwa okraszone są jednak drobnymi uciążliwościami, które z wielką cierpliwością znoszą jego najbliżsi. Okrutnie śmierdzi chlor. Wady, wiecznie mokry ręcznik w plecaku, którego nie wyciąga i który pleśnieje. Wady, bidony, które zostawiam w zlewie, ja potem je muszę myć. Tona odżywek, które stoją na wódce w kuchni. Drobny impuls z zewnątrz bywa konieczny. Czasami krzyczę, jak coś tam marudzi, to zdarza mi się troszeczkę na niego krzyknąć, trochę go tak, powiedzmy, ogarnąć. Bo sportowych celów i marzeń jest jeszcze sporo. Mam nadzieję, że dotrwam do Francji 2014. I oby tylko skok po złoto.